Siema, bakteria Piknik TV. Zapraszam Was na najnowszy odcinek serii Piknik on Tour. Tym razem wybraliśmy się na jeden z ciekawszych meczów w sezonie, a mianowicie na Derby Łodzi. Dzisiejszym gospodarzem jest ŁKS, a co najważniejsze, w klatce obecni będą goście, więc pora wbić na trybuny. Stadion Miejski imienia Władysława Króla przy Alei Unii Lubelskiej 2 może pomieścić 18 029 widzów. Na dzisiejsze derby sprzedał się komplet biletów, ale do maksymalnej pojemności będzie trochę brakować, bo przy sektorze gości wyznaczono spore bufory. Klatka znajduje się za jedną z bramek, którą dziś wypełni ponad 900 widzewiaków. Za drugą bramką znajduje się oczywiście galera, czyli sektor najwierniejszych fanów łódzkiego klubu sportowego. Bilans w dotychczasowych 69 derbach Łodzi jest na korzyść Widzewa, który wygrał 29 razy. 27 razy był remis, a 13 zwycięstw odniósł ŁKS. Sytuacja w tabeli obu klubów jest nieciekawa, ale w zdecydowanie gorszym położeniu znajdują się Rodowici. Piłkarze mogą jednak dziś liczyć na wsparcie z wypełnionych trybun Stadionu Króla, które właśnie przygotowują się do odśpiewania hymnu pod tytułem Rodowici, który grupa The Bottles napisała z okazji 110-lecia łódzkiego klubu sportowego. Muszę przyznać, że jest to jeden z lepszych hymnów, jakie dane mi było słyszeć na polskich stadionach, dlatego przesłuchajcie go w całości. Yeah.
Widzew oczywiście na sektorze gości pojawił się w komplecie i wszyscy ubrani byli w czerwone peleryny. Nieźle też zaprezentowali się od strony wokalnej, przynajmniej z naszej perspektywy. Mi z kolei na derbach Łodzi na Stadionie Króla udało się być drugi raz i zrobił na mnie wrażenie zwyczaj, którego na innych stadionach nie zaobserwowałem. Tutaj kibice na wszystkich trybunach mecz oglądają na stojąco. Od początku spotkania na galerze wisiał też transparent o treści: ciągle trwa ta miejska gra. Jak się okazało, pod koniec pierwszej połowy była to planszówka inspirowana grą Jumanji. Ta jednak była dostosowana do swojego środowiska. Opakowanie miejskiej gry w pewnym momencie otworzyło się i zaprezentowało swoją zawartość i dwie najważniejsze zasady. Wynik gry jest znany, ŁKS Pany. Oraz nie zaczynaj grać, jeśli boisz się porażki. Oprawa bardzo kreatywna, a do tego z przekazem. Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem. Chwilę po rozpoczęciu drugiej części gry goście zaczęli przygotowania do swojej oprawy. W czasie, kiedy na sektor wciągane były pasy materiału, piłkarze trafili pierwszą bramkę, po której w szeregach Widzewa zapanował istny szał. Kiedy na sektorze gości pojawiły się wszystkie pasy materiału, utworzyły kibica trzymającego płomień. Do tego na transparencie znalazło się hasło: rozpalamy ogień na nowo, co też uczynili. Kiedy płomień na sektorze gości zgasł, to racowisko zapłonęło na galerze. Zrobiło się z niego sporo dymu i sędzia musiał na chwilę przerwać grę. To jednak jeszcze nie był koniec pokazów Ultras, o które po raz trzeci zadbała galera. Tym razem do sektorówki wywieszono hasło: w centrum Łodzi sprawa jasna. Łódzki KS władcy miasta. Thank you.
Widzew podwyższył swoje zwycięstwo. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2-0 i Widzew mógł cieszyć się ze zwycięstwa w 70. derbach Łodzi. Do tego stawia to ŁKS w bardzo ciężkim położeniu w dalszej części sezonu. Nic więc dziwnego, że dostało się piłkarzom po meczu i musieli oddać koszulki. Derby Łodzi piłkarsko wygrał Widzew, ale kto wygrał pod względem kibicowskim, ocenę zostawiam Wam. Kto wytrwał do końca, niech tym razem zostawi komentarz o treści derby. Ja już zawijam i przypominam, że kto nie subskrybuje, ten z policji.